Pryzmat. Pa, Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. W dzisiejszej audycji będziemy gościć zespół z Nowego Sącza. Audycję poprowadzi Michał Fundament, a moimi gośćmi właśnie będzie zespół Szumy, którego właśnie reprezentantem będzie Przemysław Michalik oraz tutaj perkusista zespołu również do nas dołączył. Powiedzcie mi najpierw na samym początku, skąd w ogóle pojawił się pomysł utworzenia zespołu, bo z tego, co ja czytałem wcześniej, o tym też myślę porozmawiamy, ale macie już doświadczenie właśnie w tworzeniu muzyki w innych zespołach. Skąd się pojawił ten pomysł, żeby utworzyć właśnie Szumy? Nie wiem, że historia zaczęła się od Andrzeja, więc powiem Andrzej streści w skrócie. Tak, no ja tutaj jestem takim łącznikiem chyba, bo poprzedni zespół, w którym grałem, poszukiwał wokalisty. Był taki etap, że rozkrypał się tam skład i poszukiwaliśmy wokalisty. I znaleźliśmy Adriana, który właśnie teraz gra z nami w Szumach. No i zaczęliśmy tam jakąś współpracę, ale nie do końca się tam to wszystko poukładało fajnie. No i między mną a Adrianem zrodziła się taka jakaś chemia, powiedzmy, muzyczna. Pasowaliśmy tutaj, jeżeli chodzi o gusta, preferencje i fajnie się nam grało. No i stwierdziliśmy, że założymy coś osobnego. Adrian znał z kolei Przemka, więc pewnego dnia zadzwonił po Przemka, zapytał, czy nie wpadłby na próbę. Przemek zgodził się. No i tak jak pojawił się na próbie pierwszej, zaczęliśmy sobie tam grać, jakieś jamowanie i tak dalej. I sekcyjnie nam bardzo wszystko to siadło. Mi się bardzo fajnie na bębnach z Przemkiem to kleiło. W drugą stronę chyba też, nie? No, zdecydowanie. Ja mogę powiedzieć, że na pierwszą próbę tak szedłem zupełnie bez żadnych oczekiwań. Tak? A był jakiś taki stres może na pierwszą próbę właśnie przed przyjściem, czy żadnego? Zawsze jest jakiś taki stres, tym bardziej, że nie ukrywam, że byłem po sporej przerwie w ogóle obcowania z muzyką, tak powiedzmy aktywnie, tak? No bo jakby zanim dołączyłem tutaj do chłopaków, no to przez długi czas moja aktywność w sferze muzycznej ograniczała się do jam session, do takich, powiedzmy, nie wiem, po klubach, natomiast... Nie grałeś w regularnych składach. Tak, no miałem parę lat przerwy, także na pewno na początku był jakiś stres, ale bardzo szybko się okazało, że bez powodu, tak? I mówię, nie miałem początkowo dużych oczekiwań, natomiast szybko się okazało, że ku mojemu zaskoczeniu pozytywnemu, że naprawdę zaczęło nam to fajnie zażerać nie tylko warstwie muzycznej, ale też powiedzmy takiej warstwie osobowościowej, nie? Bo ważne jest to, żeby oprócz tego, że jak się gra hobbystycznie, żeby się fajnie dogadywać muzycznie, no to też ważne jest to, żeby dobrze się spędzało wspólnie czas, nie? Bo jednak tego czasu spędza się bardzo dużo wspólnie, nie? Więc no, bez tego aspektu to też by nie zagrało. Tak, i myślę, że to jest, że tak powiem, taka nasza chyba najmocniejsza strona, żeby nie powiedzieć fundament, no, fundament tak. zespołu, że właśnie poza muzyką, która nam się tutaj bardzo, bardzo naturalnie zazębia, to też te wszystkie pozostałe aspekty, dobrze się dogadujemy, jakby wszyscy mamy podobne spojrzenie na pewne rzeczy, podobny punkt widzenia, to myślę jest najważniejsze, żeby zespół mógł iść dalej, no to i wszyscy się też angażują w podobny sposób, także no tworzymy naprawdę taki, można powiedzieć, zespół. Ja we wcześniejszych gdzieś tam różnych wcześniejszych projektach, no zawsze marzyłem, żeby dojść do takiego etapu, gdzie jest taki faktyczny zespół, gdzie wszyscy ze sobą fajnie funkcjonują. Ale powiem też wam szczerze, że to słychać w tych singlach, które na razie wydaliście, że jesteście monolitem, bo ta muzyka jest bardzo taka spójna i tam nie ma żadnych takich... Bo ja też już jak rozmawiałem też z innymi zespołami, to tam czasami słychać, że te zespoły gdzieś tam się ścierają, a tutaj są te kawałki bardzo spójne i dość takie właśnie jednolite dzięki temu, co też bardzo dobrze brzmi. No, miło słyszeć. To faktycznie ma przełożenie na pewno, to jakim się jest poza aspektem muzycznym, to ma wpływ na muzykę, no bo nie da się tego oddzielić, bo przecież w jakiś sposób pokazujemy swoje wnętrze, wykonując tą muzykę, więc no nie da się inaczej. To jest przekazywanie emocji, tak, i plus też komunikacja, no jakby granie w zespole to jest przede wszystkim komunikacja, tak, między instrumentami, także jakby myślę, że jeżeli w warstwie, powiedzmy, takiej
komunikacji na płaszczyźnie takiej międzyludzkiej też by nie funkcjonowało dobrze, tak? Gdyby tutaj trafiła tą komunikację jakaś choroba, no to w warstwie muzycznej też byłoby to słychać, nie? Natomiast u nas my stawiamy na to, jakby mówię, to nie było jakieś założenie, że usiedliśmy w tym momencie i stwierdziliśmy, że o, tak będziemy działać, nie? Tylko wyszło naturalnie i wyszło tak, że po prostu jesteśmy faktycznie, można powiedzieć, zespołem, tak? Takim zespołem w takim klasycznym rozumieniu rockowym, a to nie jest współpraca na zasadzie, że mamy jakiegoś, nie wiem, jednego lidera, który przynosi w teczce gotowy utwór, a reszta zespołu tutaj stanowi jakiś tam rodzaj muzyków, nie wiem. Jeszcze do tego przejdziemy, właśnie do tego całego tworzenia, bo to jest bardzo interesujący proces zawsze, ale, bo to wszystko, rozumiem, stało się w tym roku, to znaczy wy się poznaliście w tym roku i po prostu tworzycie od gdzieś od początku, od połowy 2023? Dokładnie to było końcówką zeszłego roku. Ta pierwsza próba ze Sprzękiem to był bodajże listopad albo grudzień. Tak, chyba listopad. Jakoś tak. Natomiast decyzję o tworzeniu zespołu to podjęliśmy tak naprawdę. A jak wymyśliliście nazwę? No bo to jest taka nazwa dosyć ciekawa. No szumy jednak kojarzą się bardziej właśnie, nie wiem, no na przykład z takim telewizorem, który nie działa, niż z muzyką, więc jak tutaj ten pomysł powstał? Mamy dwie wersje. Mogą być obydwie. Jeden drugą. No dobra, to Przemek zacznij. Nie, to może przejdźmy do tej oficjalnej. Tak naprawdę, znaczy nie oficjalnej, no dobra, do tej prawdziwej przejdźmy w takim razie. Nie, tak serio, to w trakcie prac nad jednym z numerów, jakby jego roboczy tytuł to miał być Szum Nocy bodajże. Tak. Natomiast w trakcie jakby analizowania tego czasu na tym utworze, stwierdziliśmy, że kurczę, w sumie szumy to tak całkiem fajna nazwa na zespół, nie? Mhm. I jakby taka no dwusylabowa, tak? Dobrze, żeby mi się nie... Chwytliwa. Tak, chwytliwa. Szybko powiedziałem, że tak jak widzisz, to jest połowa tutaj. Także jakoś tak do nas to przylgnęło, jakoś tak każdy stwierdził, że się... Poza tym robimy dużo szumu zawsze wokół siebie. A to prawda, to wyszło z czasu, tak? Że już faktycznie okazuje się, że gdziekolwiek się nie pojawimy, to udaje nam się zaznaczyć swoją obecność, może tak to nazwę, delikatnie rzecz ujmując, tak. No tak, ja już jak przeglądałem waszego Spotify'a, to też już zobaczyłem, że tam ta muzyka faktycznie już coraz bardziej zaczyna się też rozwijać. A czym się zajmujecie tak na co dzień? Bo chyba nie tylko graniem, to znaczy macie jeszcze jakieś inne zajęcia. Tak. No tutaj to ciekawe pytanie, tak jeszcze nie mieliśmy. No, to nie jest żadna tajemnica. No ja z Adrianem pracujemy w IT, tak? Także tutaj, powiedzmy, zawodową część życia musimy jakoś podzielić, tak, między to, co robimy tutaj w sferze artystycznej, na co czas znajdujemy tak naprawdę. No właśnie, bo to też pytam, żeby się właśnie tutaj od was dowiedzieć, jak to łączycie, bo to jednak jest dosyć trudne, nagrywanie w studio i tworzenie tych wszystkich utworów, a pracowanie takie zwyczajne na co dzień. Nie no, są weekendy, do południa, da się to połączyć przy odrobinie dobrej woli to, i odpowiednim planowaniu. Tak, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że to przychodzi nam bez żadnych wyrzeczeń i że w ogóle to jest takie super proste, nie no jakby, mówiąc wprost, wymaga to od nas bardzo dużego reżimu, tak, więc oprócz tej warstwy pasji i zajawki, tak, na to wszystko, to no niestety trzeba się w cudzysłowie zmuszać, bo to nie jest tak, że musimy się bardzo zmuszać, ale trzeba po prostu się wysilić na ciężką pracę, wyrwać ten czas z życia jakoś tam i po prostu cisnąć, tak? Czyli najważniejsze jest taka... To, że nam to daje przyjemność, no to jakby rekompensuje chyba ten wysiłek, tak, i daje to paliwo cały czas do działania i napęd, a zwłaszcza, że jakieś gdzieś tam drobne kroczki robimy do przodu i sukcesy jakieś się pojawiają, więc to mega napędza i bo bez tego pewnie gdzieś tam szybciej by jakieś wypalenie mogło przyjść. Także idzie to fajnie do przodu i to nam daje jakby siłę do działania. No próby mamy dwa razy w tygodniu, ale no, to nie jest tak, że jakby próba to jest coś, do czego się musimy zmuszać, tak? Tylko próby odbywają się z uśmiechem na twarzach i z energią, tak jak chociażby wczorajsza próba, która no, myślę, że mile wspominamy, tak, jest fajna energia, jest fajny vibe i... Było skakane. Tak, było skakane i bawimy się na próbach, jakbyśmy grali koncert, nie, więc
myślę, że to... Jeszcze przejdziemy do koncertowania właśnie, ale jak byście się sami określili, jaki rodzaj muzyki gracie, bo myślę, że tą muzykę można podpiąć pod kilka gatunków. Ona ma takie brzmienie bardzo ciekawe i no, może niekoniecznie nowe, ale bardzo, bardzo interesujące. Jak byście sami określili siebie? To za każdym razem zadajemy sobie to pytanie w momencie, kiedy wrzucamy nowy numer na Spotify. Może ty byś nam coś podpowiedział. No. Mamy straszny problem z tym szufladkowaniem. Zawsze ilekroć mamy pitching robić na Spotify, to jest ta sama zagwozdka. Co prawda nie ja jestem od odpowiadania na pytania, ale jak słuchałem słuchałem tych utworów i kawałków, to przyszła mi nawet na myśl taka postać jak Dawid Podsiadło. Nie wiem, czy tutaj gdzieś wasze inspiracje dotarły, ale też tak mi przez myśl przeszło, że może to właśnie też on. Myślę, że tak. Znaczy, wiesz co, często jesteśmy porównywani przez innych do takiego tak zwane stare męskie granie. Tak, parę razy słyszeliśmy ten, także ludzie, którzy nas słuchają, mówią nam, że kurczę, chłopaki, nie słyszelibyśmy was chętnie na męskim graniu, nie? Że pasowalibyście do tego repertuaru, więc... Być może to może być to, tak? Ale takie nazwiska jak Podsiadło, czy Zalewski, czy Szymrozu, jeżeli mówimy o polskiej scenie, myślę, że są bliskie temu naszemu gdzieś tam vibe'owi. No generalnie określamy to jako pop rock, natomiast czy to jest słuszne, to ciężko powiedzieć. Z męskiego grania to ja tylko powiem, że z męskiego grania to mi się właśnie kojarzy z taką piosenką, której śpiewa Katarzyna Nosowska, Igo, i Sobie i Wam to się nazywa. Nie wiem, czy znacie tą piosenkę, ale tak, zakładam, że tak. Mhm. I coś w tym stylu. To jak najbardziej myślę, że można odebrać jako komplement, tak? Bo to dobry kawałek. Mówię, no jakby ja kiedyś właśnie zastanawiając się nad... tym, jak zaszufladkować jeden z naszych kawałków, że mają tam który, ale właśnie przy okazji wrzucania go na Spotify'a, stwierdziłem, że zasięgnę trochę do definicji tak, różnych gatunków muzycznych i to, co moim zdaniem z nami rezonuje i co skłaniałoby się ku temu, żeby nazwać naszą muzykę rockową, jest to, jak muzyka rockowa z definicji powstaje, tak, czyli powstaje poprzez jakby wspólne jamowanie, tak, jakby komponowanie na żywo, komponowanie poprzez to taką metodą prób i błędu, tak? Eksperymentów, ulepszania takiego iteracyjnego tego, co się tworzy, nie? Moimi gośćmi był zespół Szumy z Nowego Sącza. Tutaj jego przedstawiciele dwaj, czyli... Przemek Michalik z tej strony na basie. Andrzej Salamon, perkusja. A audycję prowadził Michał Fundament.